droga, cudowna, wspaniała kandydatko na księżniczkę lub na boginię. Jeżeli masz męża lub partnera długofalowego, to znaczy takiego, który bardzo by chciał następny rok albo nawet więcej spędzić z tobą, to nie używaj go. Nie używaj go do celów prozaicznych. Nie używaj go do takich celów, jak chociażby sprzątanie, jak chociażby odkurzanie, jak chociażby zamiatanie, jak chociażby polerowanie podłogi lub zmywanie, ponieważ te wszystkie określenia kończą się wyraźnie na nie. Nie rób tego. Nie wykorzystuj, nie używaj, nie przeznaczaj swojego męża, partnera, narzeczonego do prozaicznych celów z bardzo prostego powodu, gdyż jeżeli ten facet będzie wykonywał prozaiczne czynności w imię równouprawnienia, w imię pomocy swojej kobiecie, w imię ulżenia jej w jej ciężkiej doli, w imię tego, żeby była cisza, spokój i żeby było miło i przyjemnie w domciu, to cię informuję, że w miarę tego, jak będzie wykonywał te prozaiczne czynności, ja wiem, rozumiem ciebie bardzo dobrze, że ty uważasz, że ty tych czynności prozaicznych również nie powinnaś wykonywać, bo nie do tego jesteś stworzona. Ty jesteś stworzona do wyższych celów, nie tylko do malowania paznokci, nie tylko do oglądania seriali, ale jeszcze do wyższych celów, jak chociażby czytanie książki na plaży w pełnym słońcu, prawda? No. I dlatego cię informuję, skoro ty uważasz, że jesteś stworzona do wyższych celów, to tym bardziej nie używaj do celów prozaicznych swojego chłopa. Ponieważ twój chłop z radością pomoże ci we wszystkich czynnościach prozaicznych, bo cię kocha, bo on cię kocha, ale w miarę jak cię kocha i będzie szorował wannę, to w miarę tego będzie się czuł powolutku jak pracownik fizyczny świetnie nadający się do szorowania wanny. To znaczy, zagrożenie jest takie, że jeżeli on będzie używany do celów prozaicznych, to on do tego przywyknie i przestanie widzieć w tobie księżniczkę. On przestanie zachować się jak książę, to już nie jest problem, bo będziesz miała dobrego pracownika, ale on nie będzie ciebie traktował jak księżniczkę, jak boginię. On nie będzie już wtedy patrzył na ciebie z podziwem, z atencją, z zachwytem. Będzie na ciebie patrzył jak na matkę Polkę. Będzie na ciebie patrzył jak na kobietę, żonę, jak na traktorzystkę, jak na przeciętną białogłowę. A tu nie o to chodzi. Chodzi o to, abyś ty przeżyła swoje życie jako księżniczka. A żeby przeżyć życie jako księżniczka, to należy dobrać sobie księcia i traktować go jak księcia. Jasne? Jeśli jasne, to postaw łapkę. Jeśli jasne, to napisz podziękowania. Jeśli jasne, to zastosuj to.